Mamy godzinę 18:10. Tu Romeo mnie atakuje. Włazi na mnie, tu mnie podgryza, bo chce Feliksa. A Feliksa nie dostanie, bo nie ma. A mięso jeszcze jest. O, proszę, widzicie? Mają mięso jeść. No, tu mamy naszą misieńkę. Misia, pokaż się. O. Tak wygląda. No, przyniosłem jej z obiadu rybę. O, i daję taką podrobioną. To podjada tą rybę. No i jogurt też tutaj. Ale chcę mówić o czymś, co jest związane z misią, ale co innego. Pani Adrianna z Niemiec zamówiła dla misi jakiś tam pasztet specjalnie w papce, żeby sobie jadła. No i teraz jakieś 10 minut temu, 15, przyjechał kurier InPostu, bo widziałem samochód jak jechał. Byłem akurat na dworze i przyszła taka paczuszka. I w związku z tym domniemam, że to właśnie to od pani Adrianny. Ten pasztecik dla misi. Tak, tu jest jakiś sklep podany. W jakim to sklepie było zamawiane? O, to jest taki sklep, w którym pani chyba Adrianna zamówiła, oni przysłali. Jest artykuł zoologiczny. No, chyba się nie mylę. Chyba dobrze. Zresztą nie trudno byłoby się pomylić specjalnie, jak było zapowiedziane. Dobra. Nożem to obcinam. Ale chyba postawię ten smartfon tutaj i niech on filmuje, a ja będę otwierał. O. Tak. Teraz tutaj. I teraz środek. Jest. No i mamy. O, ała, się robnęłem. No, te urwisy tutaj czekają. Myślę, że coś dostaną. Z Feliksa tu guzik nic nie ma. Mamy ulotki. Przygotuj je na to, co najlepsze. Tak, tu jest cena, kochani, tego zakupu. O, dziękuję. No i chyba tak się zgadza. O. Tu jest takie coś. Ale to już jest chyba reklama tego sklepu. Tak kiedyś było też, że było zamówione, a to włożone było jeszcze coś innego. O, oczywiście. To jest reklama sklepu, bo to tu dla piesków z kolei zareklamowali. No i mamy pasztecik. O. To jest taki pasztecik dla piesków i dla kotów. Tak. O. Jeden. Czyli cztery są. Kochani, są cztery paszteciki. Tylko tak, pani Adrianna. Ja jej nałożę trochę. Ale ona przecież tyle naraz nie zje. Natomiast jak to będzie otwarte,
to to się zepsuje. Nie, 5 jest. Więc będę to robił w ten sposób, że będę je nakładał po trochu. To co zje, to zje. A resztę będę zabierał paszteciki, puszki do pokoju, do lodówki. No. A później zanim podam misi, to wcześniej wyjmę, żeby się ogrzało. Żeby nie jadła samego zimnego. O, Romeo tam dorwał rybkę. Rybkę, która tam była nakruszona. No. No i dobra. Mamy ten pasztecik. Zdałoby się teraz wypróbować. Jak misia będzie jadła. Poleciorno. Jedną ręką to ciężko mi otworzyć. No to znów zrobimy. Postawimy. Jest. O, taka konsystencja. Zobaczcie. Kto pierwszy przyleciał. Kto pierwszy? O, wiadomo. Ten. Zapobiegliwy. Już pierwszy. Już. A tam mięso jest. O, tam mięso jest. Tam leży mięso. Zasuwać na mięso. No. Szramek je tutaj. Proszę. No. A wy co? Teraz wam dam tutaj. O. Tą próbkę. Dam wam tą próbkę, co jedzcie. O. Choroba. Znowu. Tak zamknęli, że nie mogę otworzyć. Klakier, ty mnie nie denerwuj. Jest taki upierdliwy, że nie wiem. Straczki dostaje niemal. O. A ten. Kapitan Żbik dzisiaj. Do Basiorka skoczył, ale się przeliczył. Bo Basiorek nie uciekł. No i tak się dzieli jedna przeciw drugiego. Nam zdyczeni. Dopiero na niego krzykłem, odszedł. Natomiast później, jak byłem na dachu, to jakiegoś zaatakował. Tylko tym razem tamten zapiszczał i uciekł. No. Chodź tutaj. Masz. Masz ty głodomorze. Gdzie? Weź ten łeb cholerny spod mojej ręki. Będziesz mi rękę popychał. Kiedyś tak mleko nalewałem, to mi też w las pchnął mi rękę i mleko rozlałem. Od tego momentu go po prostu mnie irytuje. Odejść. Tu mięso jest. Proszę, wsuwać mięso. Się będę z wami cackał. Się daje, by nic nie jadły, tylko Feliksa i Feliksa. A ja korpusy przynoszę. Walczę o mięso. Żeby było, żeby dobre było. No. Się przyzwyczaiły. Wsuwać tam. Już idziesz tu? Lepiej mi nie podchodź, bo ci przyłożę. Gdzie ten nóż położę? A jest tutaj. Ej, głodny, ej, głodny. Taki głodny. Już wierzę, że ty głodny jesteś.
Uciekaj! Idziesz stąd? Bo cię zdzielę. No, jedną ręką. Pasztecik jakoś. Muszę nabrać tu. Misi. Dobra. Na razie tyle jej tu położę. Tak. Puszkę zakryjemy. Pójdzie do pokoju. Do lodówki. A tu. Trochę roztropnie. Uciekać. To nie dla was. Nie dla psa kiełbasa. Masz misieńka. Idziesz? Idziesz stąd? Głodny. Wielce głodny. Masz. No, jest. Muszę wziąć to. To jest takie... się zrobiło. Masz. Misia. Masz, jest. No, liże. Ja ci mam. Choroba. Następny. Pierwszy do jedzenia. Tu macie. Misia tam musi jeść. Klakier, odejdź, bo dostaniesz. Dobrze. Szlamek, dobrze go. No, majeczka też. Majeczka też, maleństwo. O, no dobrze. Tutaj jest ryba. To ją na rybę tutaj. Maja, masz rybę. Tutaj mam tej ryby. Jeszcze z obiadu, bo w piątki mamy zawsze rybę. A zobacz, ile ryby. To dam im tą rybę tutaj. No, jedźcie tą rybę. O, a misia je. Je, pani Adrianna. Dzisiaj to prawie cały dzień tutaj, w tym, w bocianówce, na tym foteliku leży. No, gorąco było, to trudno, żeby tam na słońcu. Ale jak ją przywiozłem, to tutaj weszła i się położyła. No co, pojadłaś trochę? Ile zjadłaś? Pokaż. Chodź tu. No kurczę, co to jest? Co to jest? Widać, że trochę jadła. No. To damy małej. Małej Machi, ty uciekaj, grubasie. Majeczka. Ona też chora. Ty ganiasz inne koty, odejdź. Basiorek nawet przyszedł. Masz rybę.
Uciekaj, zostaw, zostaw to. Misia chyba poszła się załatwić. Albo wody się napić. No. Samek jogurt pije. A gdzie nasza misieńka? No. Jeść tutaj mięso. Nie, nie ma tutaj. Gdzie ona jest? Nie wiem, gdzie poszła. Nie widzę. Julcia czeka na mnie, jak zwykle, przed bocianówką. A gdzie misia się podziała? A, tutaj ciotka płaczka, a misieńka tu się położyła. Nie, to nie ona. To nie ona. O, tam jest. To jest pieszczoch. Misia chyba tu jest. Misia, czemu tak mało zjadłaś? Kiciulka. Co? Byłaś się załatwić? Tak? Wesoła ciotka. Co, kicia? Niunia? Wyszła na słońce. Na słoneczko wyszłaś, kiciula? No rybki trochę pojadła. Tego troszkę też pojadła. Jogurtu też tam popiła. Także nie mogę powiedzieć, żeby nic. Zawsze coś tam dziabnęła, ale to jest mało. Jak na nią. No nic, przyjdę jeszcze o 10:00. Mam w pokoju taką łyżeczkę małą do lodów chyba, czy do czegoś. To postaram się jej do pyszczka wkładać jeszcze. Brawo, jedz, 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 tu jest wasze jedzenie. O. Proszę, ten wylizał do końca. Wylizał. A nie, a co? Nie? O. Ty. Bidny. Gdybyś w obozie koncentracyjnym sobie radę dał. Przepychałby się nogami i łokciami. Jak tu się nie wkurzać, jak kot chory, bidny, zasmarkany, mało co je, a ten zdrowy na potęgę się wpycha i zjada wszystko, co by było. Się człowiek irytuje podwójnie, jedno, że nie je, a drugi z kolei wyjada wszystko. No, będzie wyciągał. Będzie wyciągał. No cóż, pani Adrianna. No dzięki. Dzięki za ten pasztecik. Co będziemy mogli, będziemy dawać. Zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję.